Cześć! Na podcast Praktycy w Przyszłości zaprasza Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku gościmy magister, inżynier, architekt Aleksandrę Kasprzak-Korzuchowską. Dzień dobry Aleksandro. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Jesteś architektem, jesteś wykładowcą, uczysz rysunku odręcznego. Mi do tej pory rysunek odręczny się kojarzył tylko z pracami moich dzieci, z rysuneczkami jakichś ludzików, wiadomo, jednorożce. Natomiast okazuje się, że to jest bardzo poważna sprawa, która przydaje się dorosłym ludziom. Czy rysunek odręczny według ciebie jest potrzebny każdemu? Może nie jest potrzebny każdemu, w wielu zawodach się przydaje, na pewno rozwija wiele rzeczy, natomiast jest dla każdego. To, to bym chciała powiedzieć, że jeżeli ktoś się chce nauczyć rysunku, to jak najbardziej rozwija komunikację, rozwija mózg, koncentrację, pamięć, prawda? Uczy nas wrażliwości, postrzegania i dostrzegania świata. uwrażliwiamy mi się na widzenie detalu, na postrzeganie... Ciekawsze spojrzenie na świat, w ogóle dociekliwość jest nasza y, dużo większa, prawda? Jeżeli tak się przyjrzymy wszystkim detalom, staramy się odwzorować to, co y, widzimy. Uczy nas też wytrwałości, cierpliwości, pracy. <grym> no, takich, takich cech. A w jakich zawodach przydaje się mm. najbardziej? Na pewno jest dla architekta mm -hmm. niezbędną podstawą, dla projektanta wnętrz. Y, Myślę, czy... że przy pro, projektowaniu mody też e, na pewno, prawda, tutaj w wszystkich animacjach e, dla e, wszystkich artystów w ogóle, prawda? też jest niezbędnym elementem. Mm. Czy Ty w pracy architekta, e, w takiej codziennej pracy korzystasz z rysunku odręcznego? Tak, wielokrotnie często się komunikujemy w ten sposób, prawda? Jest to język architekta przede wszystkim i my często zanim coś narysujemy, czy to w 2D, czy w 3D, czy powstają właśnie wizualizacje, czy, czy rzuty, często między sobą szybciej wymieniamy myśli, to jest 30 sekund narysujemy sobie coś w perspektywie, prawda? Sprawdzimy, nie, to bardziej tu, to, to bardziej jednak tak, żeby wyglądało i już mamy wymianę myśli, prawda? I już każdy wie, co ma robić i w jaki sposób. I tu mnie zaskoczyłaś, bo myślałam, że y, praca architekta głównie polega na pracy z y, nowymi technologiami, z komputerem, z myszką, a jednak rysunek odręczny jest taką podstawą, tak? Jest podstawą naszej myśli, jest językiem y, naszych myśli, tutaj takim narzędziem y, pracy, który ustawia bardzo głowę, bym powiedziała, prawda? Czyli y, nasze widzenie przestrzenne, y, postrzeganie, y, detal, kompozycje. Y, estetykę, czy takie umiejętności, natomiast to no wiadomo, my na co dzień pracujemy na komputerach i to klikanie właśnie jest raczej naszą codziennością. Natomiast często szkice koncepcji powstają właśnie, właśnie ręcznie. To, to, to najczęściej, najszybciej jakieś elewacje. Często sobie robię poddruk na przykład jakiejś elewacji i biorę e, mazaki, kolory i na tym próbuję ręcznie. Jest mi na, szybciej e, i Często dochodzę do ciekawszych wniosków niż później już na wizualizacjach. No właśnie, jakbyś mogła trochę opowiedzieć o zasadach panujących właśnie w rysunku, słyszałam coś o perspektywie, właśnie o tej przestrzeni. Wspomniałaś też o tym, że musimy właśnie znać podstawy kompozycji, jakbyś mogła opowiedzieć o tych różnych aspektach właśnie którymi musimy się kierować w rysunku? Ucząc się rysunku, najpierw y, musimy opanować y, mięśnie, czyli to jest w sumie mięśnie, rąk i oczu, tak mm -hmm. naprawdę. To jest umiejętność, tak jak, tak jak ze sportem. Wypracowanie pewnych, pewnych nawyków. Y, pewnej precyzji, prawda? Uczymy się prostych linii, kół, elips. Później przechodzimy do perspektywy, czyli wkracza wiedza, prawda? Wtedy i umiejętność postrzegania i przekładania odzwierciedlania tej rzeczywistości przestrzeni na płaszczyznę. Czyli uczymy się, jak narysować to, że coś jest głębiej, coś jest dalej, coś jest właśnie ulega zbiegowi perspektywicznemu, odkształceniu, skrótowi perspektywicznemu, i tu pomaga nam wiedza, prawda? te wszystkie zasady, właśnie perspektywy, które są wręcz tak matematycznie opisane, prawda? i to, to wszystko wymaga, wynika z matematyki, także generalnie rysunku może się nauczyć każdy takiego. Um, podstawowego, precyzyjnego, który polega na takim realistycznym przełożeniu tego, co widzimy, prawda? Już potem taki pewien artyzm, no może nie każdy może zostać wielkim artystą, prawda? Tu gdzieś musi być jeszcze taka iskra boża, prawda? Gdzieś tam ten talent, umiejętność interpretacji, prawda? Otoczenia. Natomiast takiego poprawnego rysunku naprawdę może się nauczyć każdy. Odpowiedziałaś już na moje pytanie, bo właśnie miałam zapytać. Ja jestem bardzo kiepska z rysunku, bardzo, bardzo i zastanawiałam się właśnie, czy byłabyś w stanie mnie nauczyć również. Myślę, że tak, ponieważ nauczyłam w życiu naprawdę bardzo dużo osób już rysować i, i nie widzę przeszkód, naprawdę u nikogo. To jest kwestia wytrwałości, cierpliwości. I włożonej pracy, I jeżeli ktoś nie chce się nauczyć tego rysunku, to się nie nauczy, prawda? Bo to jest taki, mówi się o takich składowych, prawda? Że 5% talentu, 5% szczęścia, bo ono jest w życiu potrzebne, i 90% to praca. To, to to jest, głównie polega, niestety, na e, powtarzalności, prawda? Pewnych elementów i, i wypracowaniu. Czyli tak naprawdę dla każdego każdy jest w stanie ciężką pracą wypracować tę umiejętność, Z umiejętności. większością, tak. Mm -hmm. umiejętności. A może porozmawiajmy trochę o historii rysunku. Um. Uh -huh. Myślę, że początki rysunku w kulturze człowieka sięgają już czasów prehistorycznych mm -hmm. wręcz. I od malarstwa Almiry Grotlasko. Ta sztuka rozwija się stopniowo, i człowiek obserwując przyrodę, obserwując swoje otoczenie, stara się odzwierciedlić to, co widzi, i przełożyć, prawda, na, na, na rysunek, właśnie, stopniowo ujmując to w jakieś zasady, prawidła, reguły. Tak, generalnie. Natomiast e, jeśli chodzi od, od samego początku, to w prehistorii, właśnie w tych, w tych grotach, wszystkich na początku e, była stosowana perspektywa rzędowa. Właśnie, czyli najpierw te wszystkie postacie, zwierzątka, prawda, były rysowane pasowo jedno nad, nad drugim, natomiast były tej samej wielkości. Im coś było wyżej, to znaczyło, że jest dalej, prawda? Jest to dalszy plan. Później troszeczkę zostało to skomplikowane, powstała perspektywa kulisowa, czyli już. Plany były nakładane na siebie, prawda? Czyli jeden plan przesłaniał drugi. Tu już mieliśmy, powiedzmy, jakąś głębię, natomiast dalej wielkości były dokładnie te same. No tyle, że widzieliśmy, jak, jak to się układa już już bardziej tak, jak to widzimy. I ta perspektywa kulisowa była stosowana nawet w średniowieczu. Troszkę inaczej jest w Egipcie, prawda? W Egipcie mamy tutaj sceny grupowane w kolejne takie mocno rozdzielone pasy, dlatego to jest właśnie perspektywa pasowa. I wchodzi jeszcze jeden wymiar – czas. I tutaj im coś jest wyżej, tym było jeszcze odleglejsze w czasie. A więc mamy kolejne tak jakby spostrzeżenie zapis i odzwierciedlenie tylko rzeczywistości, prawda? Ale jeszcze historii, prawda? Tutaj, więc w ten sposób to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o Rzymian, byli oni naprawdę niesamowicie biegli i. Perspektywę znali na wskroś. Nawet w Pompejach możemy dostrzec takie iluzjonistyczne malarstwo odzwierciedlające architekturę na ścianach, naturalistyczne bardzo pejzaże, zasady w ogóle kompozycji perspektywy były sformułowane przez Euklidesa i Ptolemeusza. Już właśnie w starożytności. Niestety w wyniku upadku cesarstwa rzymskiego to wszystko zostało zapomniane. I zanikła ta umiejętność. Więc później w średniowieczu mamy dalej perspektywę kulisową. <laughs> tą taką, trochę prehistoryczną, prawda? Mhm. Ponieważ ważniejsze było dla ówczesnych artystów przedstawienie samych scen religijnych, prawda? I tego, I tego, co one mają przekazać, niż samo realistyczne przedstawienie. Więc postacie są. Pozbawione emocji tło jest bardzo często jednobarwne, płaskie. Troszeczkę z czasem pojawia się właśnie ta perspektywa kulisowa i, i są jakieś próby odzwierciedlenia architektury, tylko często jest stosowana tak zwana perspektywa odwrócona. To znaczy, normalnie jak mamy linię horyzontu i zbiegi, punkty zbiegu są na, na horyzoncie, czyli to, co widzimy dalej, coraz bardziej się zbiega, prawda? Jak, jak patrzymy na ulicę, na przykład. Stoimy na środku, patrzymy na ulicę na wprost, ona się zaczyna zbiegać do siebie. Natomiast w perspektywie odwróconej, która była często stosowana właśnie w średniowieczu, te linie się rozbiegały. Więc generalnie coś było na rzeczy, ale nie do końca tak, jak to ludzkie oko widzi. Prawda? Dopiero Giotto di Bondone jest takim bardzo przełomowym artystą, odkrywczym. To jest późne średniowiecze. Natomiast on zaczyna wprowadzać takie bardziej realistyczne podejście, przedstawia sceny z życia takiego codziennego też, prawda? Postacie mają wymiar psychologiczny, czyli widzimy emocje tutaj już w człowieku nie tylko jest jako postać, tylko wyraża jeszcze dodatkowo właśnie emocje. Przedstawia też już przestrzeń i perspektywę w miarę poprawnie. Natomiast renesans jest epoką, w której perspektywa linearna, czyli ta najbardziej poprawna, matematyczna jest w zasadzie króluje, prawda? Ona, ona jest powszechnie stosowana i e, twórcą właśnie tej perspektywy linearnej jest e, architekt i rzeźbiarz Brunelleschi i Alberti, e, też który jest e, architektem, malarzem, kartografem, e, filozofiem, muzykiem i poetą, jak to na człowieka renesansu przestało, przestało prawda? prawda? Oni się interesowali wszystkim, tak zgłębiali każdą dziedzinę sztuki. E, I oni właśnie m, stworzyli zasady tej perspektywy linearnej, może stworzyli Ponownie odkryli to, co wcześniej odkryli już dawno temu Rzymianie, prawda? Więc ona jest stosowana. I może tutaj taką ciekawostkę, jako taki najciekawszy i pierwszy, naj, najlepszy przykład odwzorowania głębi, to jest fresk Masaccio z 1425 roku, który jest w kaplicy. Santa Maria Novella i przedstawia Trójcę Świętą. Jest to właśnie taka narysowana kaplica, która jest świetnie odwzorowana w przestrzeni. I nawet wykonując prace konserwatorskie, odkryto wyrysowane w tynku linie perspektywiczne. Czyli tu jest właśnie ta taka metoda naukowa, prawda? to malarstwo naukowe, które zaczyna się tam bardzo rozwijać i ono króluje przez wieki, prawda? takie bardzo realistyczne i naturalistyczne. Nie można też nie wspomnieć o Leonardzie da Vinci, oczywiście jako takim najbardziej chyba znanym przez wszystkich <grym> przedstawicielu epoki renesansu, który wprowadził jeszcze dodatkowo perspektywę powietrzną. No, czyli jak patrzymy przez masy powietrza, to obraz nam ulega stopniowemu wyszarzeniu, zmniejsza się kontrast, widzimy coraz mniej dokładnie, kolory są coraz bledsze, prawda? Tutaj wszystko zaczyna tak jakby tracić troszeczkę na intensywności i to właśnie sprawia, użyte w malarstwie sprawia, że to wszystko wygląda tak naturalnie i tak spójnie. Mhm. Mm y Leonardo da Vinci jest autorem też jednego z takich najbardziej znanych i zagadkowych rysunków w ogóle w dziejach świata, czyli Człowiek Witruwiański. Mhm. Jego przyjaźń z architektem Martin zaowocowała fascynacją księgami wytruwiusza. To jest ten taki w trójkątach, tak? Tak, tak, wyrysowany. tak, To jest. Aha, to, jest mhm. to, są, to jest nagi mężczyzna, tak. który jest w takich dwóch pozach wpisany, nałożonych na siebie, prawda? Mhm. Jedna jest wpisana z otwartymi rękami, prawda? I, I szeroko rozstawionymi nogami w koło, druga nogi są złączone, ręce też rozstawione szeroko i wpisana jest w kwadrat, prawda? Mhm. I to są dwie nałożone na siebie. Na siebie elementy. Przedstawia to filozofię właśnie platońską, która mówi o tym, że, że człowiek łączy w sobie i makrokosmos, i mikrokosmos, prawda? Czyli Głęboki. tak jakby proporcje ciała człowieka i sposób działania ciała człowieka odzwierciedla działanie wszechświata. Ale to jest właśnie na tym polega filozofia platońska. I tutaj ten, ten człowiek, wpisany kwadrat, symbolizuje Ziemię. Mhm. Czyli nasze wszystko to, co ziemskie. Natomiast w koło e, symbolizuje wszechświat. Doskonałość, prawda, boskość tutaj. I te, te dwie rzeczy współpracują ze, ze sobą. E, nawet e, Marinetti, właśnie jego, jego przyjaciel, e, mówił, że, że wszystkie dziedziny sztuki i wszystkie zasady rządzące światem wywodzą się właśnie z proporcji. E, I ich wyrazem jest właśnie ciało ludzkie. Mhm. E, myślę, że co jeszcze warto powiedzieć e, o historii rysunku. E, skąd dlaczego on jest też taki ważny? Bo mm, na przykład dosyć e, niedawnym wynalazkiem stosunkowo tak patrząc na cały dzieje świata, jest aparat fotograficzny, prawda? Więc mm -hmm. to jest 1816 rok, mniej więcej. E, I wcześniej, aby coś właśnie zapamiętać, zapisać, zrobić notatkę, pokazać coś innym, musieliśmy to narysować no <laughs> no tak, tak? w jakiś <laughs> sposób. E, I rysunek w ogóle. Mm, ja tutaj mówiłam o freskach, o malarstwie też, prawda? Bo, bo rysunek powstawał najczęściej na papierze. Papier jest bardzo słabym nośnikiem sztuki, generalnie. Mm. Jest bardzo kruchy, bardzo ciężki w ogóle w konserwacji, więc bardzo mało się zachowało, prawda? Tutaj tego, tego rysunku z wcześniejszych lat. i Natomiast on zawsze stanowił podstawę, taką nieodłączną, która towarzyszyła właśnie wszystkim dziełom, które powstawały, prawda? Było to takie. Kompendium łączące wszystkie, czy to rzeźby, prawda, czy, czy architekturę, czy malarstwo, czy freski, czy, czy jakieś, nie wiem, ilustracje, prawda, w książkach. Zawsze gdzieś początkiem tutaj tego był, był rysunek. No ale właśnie, teraz możemy zrobić zdjęcie wszystkiego, jakby, żeby coś zapamiętać, żeby, nie wiem, żeby po prostu zostawić sobie na później, robimy te zdjęcia. Um. Uhu, tak, 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 tak. Ale y, rysunek y, tutaj jeszcze y, dopiero tak jakby w XVI wieku stał się takim nie, niezależnym dziełem sztuki, prawda? Mm -hmm. Też y, samym w sobie, nie tylko jako początek i y, nieodłączna część, Dalszych koncepcji, właśnie tej malarstwa, architektury czy, czy rzeźby. E, i, I nawet właśnie w e, 1563. Jest dobra dobraz historii. W Vazari, tak staram się, te takie ważne razy pamiętać. W e, założył e, Akademię Rysunku w ogóle, jako mm -hmm. taką niezależnej dziedziny sztuki, której patronatem był mm, Michał mm -hmm. Właśnie. E, więc ten rysunek już. E, jest dla nas czymś takim istotnym, niezależnym, własnym. No ja, ja bardzo, znaczy często cenię bardziej rysunki niż, niż malarstwo, prawda? Bo jest, jest taki lżejszy, właśnie szybszy. Lubię, lubię strasznie te notatki z podróży, prawda? Takie, takie gdzieś tam zapisane na zasadzie, gdzieś na kolanie ktoś przysiadł, prawda? I, i mały widoczek, bo. Często z, widzimy trochę inne rzeczy niż na fotografii, prawda? Na fotografii jest wszystko, prawda? A, a tu jednak jest ta, ta pamięć, jest taka wybiórcza, prawda? Zostawiamy to, co najważniejsze, najistotniejsze. To ciekawe, ale właśnie pewnie przy fotografowaniu też nam się przydają te podstawy perspektywy, o których wspominałaś, prawda? To wszystko musimy wiedzieć, żeby zrobić właśnie dobre zdjęcie. Tak, i tu jest ta kompozycja. Oh. Właśnie, prawda? <laughs> wszystko się ze sobą łączy. Tak, jest nieodzowną podstawą właśnie tutaj wszystkich sztuk. Tak, czy to będzie e, projektowanie mody, <grywa>, czy architektura, no, no to wszędzie i tak jak, tak jak właśnie w fotografii ta kompozycja, zamysł, prawda? interpretacja też jest bardzo istotna. Y, Olu, prowadzisz w USB kurs rysunku odręcznego. Ym, rozumiem, że tego wszystkiego właśnie nauczysz y studentów, uczniów tego kursu, tych, tych, tej całej teorii, tak, czy bardziej skupiać się na praktyce. Powiedz trochę, jak ty widzisz ten kurs, jak on będzie wyglądał. Kurs przygotowawczy um, będzie się na, odbierał, studia, ki na, kierunku. Tak, na, na, na kierunek architektura mm -hmm. i projektowanie wnętrz, mm -hmm. prawda? który e, musi e, obejmować wszystkie te, te <laughs> rzeczy, prawda? bo one jednak e, e, wprawne oko, wprawna ręka i wiedza dopiero tworzą całość. Prawda? Tej może, nie możemy tego rozdzielić, mm -hmm. więc będzie i teoria rysunku, jak najbardziej, i praktyka. Prawda? Później e, na początku na, e, uczymy się składowych elementów wszystkich, czyli prawda? Jak wykreślić odbicie, jak wykreślić cień, jak wykreślić perspektywę, zaczynając od prostych linii w ogóle, prawda? Tak, wykreślenia koła, które jest okrągłe, a nie jak z e, kątami, e, tak. bez cyrkla? Oczywiście. Są różne takie sposoby um, upraszczające, mm -hmm. Tak, Gdzieś tam takie triki, które możemy sobie wyznaczyć trochę punktów, prawda? I wtedy ten łuk nam się zatoczy po właściwym e, kole i później wkraczamy z wiedzą, prawda, właśnie tutaj z tą perspektywą, z umiejętnością patrzenia w ogóle. To też e, musimy się nauczyć e, analizować to, co widzimy, analizować kierunki, proporcje, formy i umieć to odzwierciedlić na papierze później, prawda, czyli na płaszczyźnie naszej. I to jest tak jakby kolejny element, tutaj już mając wiedzę, wytrenowaną rękę ćwiczymy oko, prawda, i ćwiczymy, uczymy się przekładania tej całej wiedzy w praktyce. I prysujemy martwe natury, przyrodę, z wyobraźni, projektujemy i architekturę rysujemy. W zasadzie wszystkie te tematy staramy się poruszyć. I to są właśnie prace między innymi, które będą wymagane do przyjęcia na studia w USPA. Tak, tak. Mm -hmm. Na tym kursie stworzymy teczkę mm -hmm. tak zwaną, prawda? Czyli, czyli właśnie powstaną te prace, na no sam koniec po przyjęciu całej wiedzy, umiejętności mm -hmm. stworzymy teczkę. I każdy wyjdzie z gotowym na egzamin przygotowaniem. Uważam, że to bardzo, bardzo dobry pomysł. Także bardzo serdecznie ci dziękuję za ciekawą rozmowę. No mnie przekonałaś. Zabieram się za rysowanie. Dziękuję serdecznie. A wszystkich zapraszamy na kurs do Olika z korzuchowskiej Dziękuję bardzo.